mieszkam w lokalizacji wsi Kalinowa, gdzie w gospodarstwie uprawiane są kapusty właśnie na zbiór wczesny. Jedną z odmian, która jest w prezentacji, jest Kongama. Kongama, odmiana firmy Rixvan o 100-120 dniach okresu wegetacji z przeznaczeniem na świeży rynek, do przechowalnictwa i na różnego rodzaju sałatki. Tworzy główki między 2-4 kg i jest odmianą uniwersalną. Można ją zaproponować na kilka terminów nasadzeń, w zależności od przeznaczenia, gdzie planujemy sprzedawać gotowy produkt. Jednym z takich przeznaczeń jest również przechowalnictwo, gdzie możemy z późnego terminu sadzenia kapusty poplonowo, czyli końcówką czerwca bądź początkiem lipca, zaproponować właśnie w kierunku przechowalniczym do handlu na wiosnę po przechowaniu. Główki charakterystyczne to jest typ balonowy kapusty. On będzie troszeczkę się zmieniał w miarę wypełnienia. Kapusta w tej chwili jeszcze jest młoda w fazie rosnącej z odpornością na fuzarium fazy rasy pierwszej, z wyższą tolerancją na ciornastki. Inne odmiany, które w kolekcji odmian proponujemy w gospodarstwie, to są Axioma do produkcji kwaszonek i przechowalnictwo również w granicach 100-120 dni okresu wegetacji o nieco większej główce, gdzie możemy również zaproponować na uprawę do produkcji gołąbków. Przeznaczenie odmiany jest typowo przechowalnicze, ale również przechowalnictwo i świeży rynek, jak również sam świeży rynek, ponieważ krótszy okres wegetacji, około 135 dni, umożliwia zbieranie w sierpniu tej odmiany. Drugą odmianą jest merga. Merga to odmiana do najwcześniejszych nasadzeń. Nasadzenia już w końcu marca pod przykrycia i kwiecień również pod przykrycia, włóknina czy folia perforowana gwarantują świetne zbiory. Odmiana z odpornością na wybijanie w pędy kwiatowe, o skróconym liściu, sztywnym, ciemnym, relatywnie szybko przyrastająca, o cechach odmian wczesnych, aczkolwiek możliwość jest sadzenia w kilku terminach. Typowo na zbiór pęczkowy, czyli to jest okres 10, 12, 13 tydzień i oczywiście termin normalny nasadzeń do 15 czerwca, kiedy planowane są na przechowanie, uprawa selera na przechowanie.